Jezioro Drwęskie to z pewnością centralny punkt Ostródy, który w ostatnich latach stał się miejscem wielu inwestycji. Kilka lat temu powstał tor kajakowy, wyciąg do nart wodnych, a także plaża miejska. Wokół jeziora prowadzony jest szereg inwestycji przez miasto, jak i prywatnych przedsiębiorców. W maju do użytku oddany zostanie amfiteatr. Nad brzegiem jeziora powstał czterogwiazdkowy hotel. Wciąż trwają prace związane z trzecim etapem zagospodarowania turystycznego nabrzeża Jeziora Drwęskiego. Niegdyś niezagospodarowane jezioro na przestrzeni kilku lat zmieniło swoje oblicze. Jednym z symboli jeziora i Ostródy jest molo, które powstało w połowie lat 90. To tutaj odbywa się szereg imprez w miesiącach letnich. Konstrukcja w ostatnich latach również zmieniła swój wygląd. Biały kolor został zmieniony na brązowy. Obecnie trwa kolejny remont ostródzkiego mola. Spróchniałe deski zostaną wymienione na nowe. Konieczność była wykonanie remontu, i to takiego gruntownego remontu. Remont ten polega na wymianie ustrojów nośnych, belek, jak również i podkładu. Na początku 2011 roku wymieniane były barierki, a także poprawiona była konstrukcja popularnego grzybka. Pieniądze na remont mola pochodzą z wydatków na remonty bieżące. W związku z tym, że no nie mamy tego ujęte w inwestycjach, to robimy to kawałkami w ramach remontów bieżących. Także w bieżącym roku właśnie wykonujemy tą część wejściową do tego grzybka, a w przyszłym roku zobaczymy też środków bieżących, będziemy wygospodarowywać finanse. Nie wiadomo jednak, czy w 2012 roku wymienione zostanie całe podłoże na molo. Jeśli takie pieniądze się nie znajdą, mała inwestycja zostanie dokończona w 2013 roku. Dzięki remontowi poprawi się wygląd mola, ale także bezpieczeństwo.